sąsiad Polski notuje o połowę mniej przypadków niż my koronawirus w Niemczech. Odnotowano 4325 nowych zakażeń SARS-CoV-2. Najnowsze dane o skali epidemii koronawirusa za naszą zachodnią granicą. W ciągu ostatniej doby w Niemczech zarejestrowano 4325 nowych przypadków zakażenia koronawirusem i 12 kolejnych zgonów, poinformował w poniedziałek rano berliński Instytut imienia Roberta Kocharki. Dla porównania, najnowsze dane dotyczące Polski mówią o 8536 nowych, potwierdzonych testami zakażeniach. Dzień wcześniej RKI informowało o ponad 5,5 tysięcy nowych zakażeniach, a trzy poprzednie dni przyniosły rekordowe dobowe przyrosty 6638, 7334 i 7830 infekcji. Agencja TPA zwraca uwagę, że liczba nowych przypadków koronawirusa podana w ten poniedziałek przez RKI jest względnie niska, ale przypomina, że w weekendy nie wszystkie placówki przekazują swoje dane. Tydzień temu w poniedziałek RKI informował o 2467 nowych zakażeniach. Dla porównania, w niedzielnym raporcie Polskiego Ministerstwa Zdrowia podano, że poprzedniej doby potwierdzono 8536 nowych zakażeń i 49 kolejnych zgonów. W sumie od początku pandemii w Niemczech potwierdzono 366299 przypadków COVID-19. Zmarło w tym kraju 9789 osób, a około 294800 wyzdrowiało. Największy wzrost liczby nowych przypadków koronawirusa notowany jest obecnie w Berlinie, Bremie i Hamburgu. Wyższe od średniej liczby zakażeń są także w Nadrenii i Północnej Westfalii, Bawarii i Hesji. W ostatnich tygodniach w Niemczech liczba infekcji gwałtownie rośnie. W tej sytuacji władze zdecydowały się wprowadzić nowe restrykcje, które mają powstrzymać rozprzestrzenianie się koronawirusa. Obostrzenia dotyczą miast i regionów, gdzie nowych infekcji jest najwięcej.